Witam państwa Agnieszka łakoma to jest wywiad gospodarczy a dzisiaj porozmawiamy o tym na ile polskie firmy i Polski biznes zarobi na budowie elektrowni atomowych w Polsce moimi państwa gościem jest dzisiaj dyrektor biura Izby gospodarczej energetyki i ochrony środowiska pan Bogdan Pilch Witam serdecznie panie dyrektorze Witam panią redaktor Witam państwa. Sytuacja wygląda w tej chwili w ten sposób, że spodziewamy się wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Budowa elektrowni atomowej ze względu na zainteresowanie wyrażone przez amerykańskich dostawców technologii jest oczywiście potencjalnie jednym z tematów rozmów, zwłaszcza, że chodzi o bardzo poważną inwestycję, bardzo duże pieniądze i tak naprawdę o to, na czym Polsce niezwykle zależy, ponieważ elektrownia atomowa, a właściwie cały projekt związany z realizacją, Energetyki jądrowej w Polsce będzie miał kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kontekście nie tylko polityki klimatycznej, ale też kwestii związanych z ograniczeniem produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, węglowych. Nie jest tajemnicą, że w Polsce ponad 70% energii produkujemy obecnie w elektrowniach opalanych węglem i kamiennym, i brunatnym, więc przejście na energetykę jądrową jest dla Polski ogromnym wyzwaniem, tym bardziej, że Polska Polska do tej pory nie realizowała tego typu projektów. I pytanie jest pierwsze moje, zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie główne, które towarzyszy dzisiaj naszemu programowi, czyli czy polski biznes zarobi na budowie elektrowni atomowych w Polsce. To moje pierwsze pytanie dotyczy w ogóle szans na powodzenie realizacji tej pierwszej elektrowni atomowej, bo liczymy na to, że powstanie kilka bloków jądrowych. Powstaną też, też jest taka nadzieja, tak zwane elektrownie małe modułowe. Czy rzeczywiście i są możliwości po temu, pomimo braku doświadczeń ze strony Polski w realizacji tego typu inwestycji w naszym kraju, czy są szanse na to, że faktycznie pierwsza elektrownia atomowa zostanie uruchomiona? Już za 12 lat, bo przynajmniej tego typu harmonogram jest przygotowywany, biorąc pod uwagę etapy przygotowawcze, na których jesteśmy, jak pan to ocenia, panie dyrektorze. Pani redaktor, Szanowni Państwo, no ja jestem głęboko przekonany, że te szanse są i projekt dzisiaj w moim odczuciu ma bardzo duże szanse na realizację. Jest to już któreś kolejne podejście. Do tego projektu. Tym niemniej teraz wydaje mi się, zwłaszcza po wyborze dostawcy technologii, i tutaj przypomnę, że w listopadzie, na początku listopada, dostawcą technologii została wybrana amerykańska firma Westinghouse. Wydaje się, że w tej chwili jest to już przesądzone. Oczywiście w tej chwili główną, główną przeszkodą jest w dalszym ciągu brak generalnego wykonawcy. Mówimy to o tak zwanym EPC kontraktorze. Tutaj jednym z faworytów wydaje się być amerykańska firma Bechtel, która w konsorcjum z Westinghouse'em byłaby w stanie na podstawie swoich doświadczeń zrealizować taki projekt, także w moim odczuciu. Prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie, nigdy nie można powiedzieć, że to jest 100%, bo zawsze po drodze różne rzeczy się mogą pojawić. Tym niemniej, jedną z ostatnich przeszkód będzie wybór właśnie generalnego kontraktora i wybór sposobu finansowania tego projektu. Kiedy takie decyzje powinny zapaść, Pana zdaniem, żebyśmy rzeczywiście mogli mówić o tym, że ten termin 2035 roku jest realny? No Po pierwsze, chciałbym sprostować w programie, w harmonogramie, Programu PPJ termin oddania pierwszego bloku jest w 2033. Ja więc, wiem, wiem o więc, tym, więc... ale żebyśmy mieli jasność, bazuję troszeczkę jednak na opinii analityków, bo też niedawno mieliśmy okazję być na wspólnej konferencji, tak, tak. gdzie było bardzo dość takie szczegółowe opracowanie dotyczące realizacji programu atomowego i wydaje się, że jednak 10 lat to może być tym okresem trochę za krótkim i bardziej ci analitycy i ci profesorowie, którzy uczestniczyli w tworzeniu, tego raportu wskazywali na 2035 rok. Stąd może moje podejście jest nieco pesymistyczne, a mniej optymistyczne od podejścia rządowego. Ale jeżeli uważa pan, że 10 lat jest ok, to no, oby tak się stało. E, Obym ja... się myliła i ci, y, y, ci ludzie, którzy przygotowywali ten raport. E, ja bym w ten sposób powiedział, że tutaj nie analitycy, nie politycy, ale wykonawcy będą decydowali. I w moim odczuciu, gdyby wszystko poszło zgodnie z harmonogramem, gdyby nastąpił szybki wybór IPC kontraktora, i to ja nie mówię tutaj o e, e, latach, ale o miesiącach, ten wybór powinien nastąpić w, w ciągu dwóch, trzech miesięcy, uwzględniając również e, no, kwestie przetargowe związane. Z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, tym niemniej są przykłady takich działań, gdzie to skrócono maksymalnie, więc w moim odczuciu w pierwszym półroczu musi nastąpić wybór i kontraktora, i wtedy ten termin 10-11 lat już nie spierajmy się jest istotny nie jest tak istotny istotne jest to, że każde opóźnienie przy tak złożonym projekcie, przy tak wysokich nakładach powoduje jakby pogorszenie zwrotu z takiej inwestycji, no bo aspekty finansowe są bardzo trudne, także trzymanie się terminów jest kluczową sprawą, ale to już jest gestia kontraktorów i inwestora w tym przypadku polskiej spółki PJ, którzy będą Między sobą negocjowali kontrakt i jakie tam się znajdą zapisy, również dotyczące terminów, no to jest w dalszym ciągu sprawa otwarta. Oczy czyli właśnie jestem ciekawa, czy uda nam się to zrobić w ciągu 10 lat. Jednak mam takie optymistyczne podejście, ale jednocześnie i ostrożne do tego harmonogramu. Czy rzeczywiście Pana zdaniem uda się sprawnie w ciągu tych. Paru miesięcy, no bo rozumiem, że chodzi przede wszystkim o pierwsze półrocze tego roku, żebyśmy mogli mówić tak. o realizacji harmonogramu takiego. Czy uda się pana zdaniem wypracować taki optymalny model finansowania? Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z różnymi doświadczeniami różnych krajów. I teraz ze względu na sytuację ekonomiczną też musimy brać pod uwagę to, że jednak jesteśmy w tej sytuacji kryzysowej. Wiadomo, że to jest inwestycja rozłożona na wiele lat. Nie tylko na wiele lat jest rozłożona budowa i prace przygotowawcze, ale także sama później eksploatacja. Więc jest pytanie o to, na ile opłacalny to będzie projekt, i jest pytanie drugie o to, ile to nas rzeczywiście będzie kosztować. No, to jest bardzo istotne, no, żebym nie powiedział kluczowe zagadnienie. Tym niemniej, moim odczuciu, w obecnej sytuacji związanej z sektorem energetycznym, postkryzysowej, czy, czy w dalszym ciągu jesteśmy w trakcie kryzysu spowodowanego pierwsze pandemią, teraz wojną na Ukrainie, czy w Ukrainie, myślę, że sprawy finansowe są istotne, ale najistotniejsze jest jednak bezpieczeństwo. Ten projekt no nazywany rządowym, bo i słusznie no spełnia również tą rolę wentyla bezpieczeństwa, o którym pani redaktor wspominała. I w związku z tym nie możemy go traktować li do końca czysto komercyjnie. Dlatego moim zdaniem znalezienie szybkiego rozwiązania dotyczącego modelu i sposobu finansowania jest kluczowe. Wiem, że są zaawansowane prace w tym obszarze i można się spodziewać decyzji również myślę w tym roku, dlatego że one będą rzutowały również na harmonogram. Nikt nie zgodzi się na mocne zaawansowanie prac i zaangażowanie środków. Sytuacji, kiedy nie będzie kontraktu, a kontraktu nie będzie, dopóki nie będzie modelu finansowania. Więc to są naczynia połączone i tutaj myślę, że z tego sobie wszyscy zdają sprawę i w tej chwili jesteśmy w takim etapie przygotowawczym, ja bym określił. Także moje odczucie jest takie, że ten, że ten model finansowy będzie określony, znajdą się środki na finansowanie. Natomiast co do opłacalności. Pani redaktor, czy dzisiaj jesteśmy w stanie przewidzieć coś, co będzie funkcjonowało przez 60 lat, a może 80? Praktycznie wszystkie prognozy dotyczące cen, zmian cen w poprzednich latach nigdy się nie sprawdziły, więc tutaj to, co papier przyjmie, a papier No to będą założenia, to jest jakby jedno, realia będą drugie. Natomiast ja, ja patrzę pragmatycznie, my tą elektrownię musimy zbudować rozumiem Wydaje mi się, że co do tego to nikt nie ma wątpliwości, że tą elektrownię trzeba zbudować i to nie jedną elektrownię jądrową, ale z drugiej strony też jest pytanie o te koszty, tak? dlatego że nie jest tajemnicą, że wiele materiałów, wiele towarów, wiele usług poszło po prostu cenowo w górę i tutaj wydaje się też, że te wcześniejsze założenia jeszcze sprzed na przykład dwóch, trzech lat co do potencjalnych kosztów inwestycji teraz okazać się mogą dużo wyższe, czy pan się zgadza z tą opinią? No, oczywiście no, w tej chwili, jeśli idzie o wycenę, jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że no, te wszystkie turbulencje, jakie nastąpiły w wyniku pandemii, wojny, spowodowały duże ruchy cenowe i niepewność na rynkach. Tym niemniej jakieś założenia trzeba przyjąć. Więc pytanie jest, jak będzie skonstruowany kontrakt? Czy on będzie na sztywno, czy będzie z możliwością jakiejś modyfikacji cen? Wydaje mi się, że tutaj na pewno znajdzie się rozwiązanie. Ja jestem optymistą, jeśli idzie o ten wzgląd. Natomiast co do, co do opłacalności, no dzisiaj analiza LCE, to jest taka analiza stosowana w, przy porównywaniu różnych projektów, wskazuje, że w dalszym ciągu energetyka jądrowa jest jedną z najbardziej atrakcyjnych. Więc wydaje mi się, że tutaj, jeśli te wszystkie czynniki uwzględnimy, to, to nie ma odwrotu od tego projektu. Myślę, że omówiliśmy takie kluczowe kwestie związane z realizacją tego projektu atomowego. To teraz spróbujmy odpowiedzieć na to nasze dzisiejsze pytanie. Czy rzeczywiście polski biznes na tym zarobi? Oczywiście Polska i polski rząd jako potencjalny inwestor, czy jak gdyby osoba instytucja kontrolująca jednak realizację tego programu atomowego ma bardzo duże oczekiwania, jeśli chodzi o tzw. local content, czyli zaangażowanie rodzimych firm. Czy myśli Pan, że rzeczywiście te polskie firmy mają możliwości wzięcia udziału w tym projekcie? I czy dysponujemy odpowiednią bazą takich firm? Dlatego, że też wiem, że Izba organizuje szkolenia, przygotowuje firmy do tego, żeby mogły starać się o podwykonawstwo w całym projekcie jądrowym. Jak pan to ocenia? Mamy kilka minut, ostatnie, proszę. Pani redaktor, bardzo dobrze te szanse oceniam i to nie jest moje życzeniowe myślenie. To jest również oparte o twardą analizę, i również to, co potencjalni wykonawcy deklarują. Więc po pierwsze, jeśli idzie o deklarację, to mówimy mniej więcej o udziale od 40 do 60%, czyli pierwsze elektrownie wiadomo, że będą budowane, będziemy się uczyć, mówimy 40-50% i to jest realne. I to podkreślają zarówno powiedziałbym, dostawcy, jak i przede wszystkim potencjalni tutaj wykonawcy czyli EPC contractor i dostawca technologii Westinghouse. Jeśli idzie o potencjał, tutaj chciałbym podkreślić bardzo istotną rolę Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska i Środowiska, w szczególności Departamentu Energii Jądrowej. Bardzo dużą pracę w tym zakresie wykonuje maksymalizacji udziału polskiego przemysłu. Została przygotowana analiza potencjału polskich firm, tak zwana gap analysis, analiza i wykazała, że w tej chwili około 80 polskich firm w pełni kwalifikuje się do, do wykonawstwa i udziału w projekcie jądrowym, a około 250 firm przy pewnych modyfikacjach może w takim programie uczestniczyć. Także jest przygotowany bardzo intensywny program szkoleń, właśnie w którym nasza Izba uczestniczy w wyniku wygranego przetargu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. I ja osobiście widzę duży potencjał, a mówimy o projekcie, pierwszym projekcie rzędu 100 miliardów, więc łatwo jest policzyć, że 50% to jest około 50 miliardów, więc to jest potężne wyzwanie, potężna szansa, ale i zagrożenie. Dlatego, że proces uzyskania niezbędnych certyfikacji jest, jest przede wszystkim długochłonny, czasochłonny i kosztochłonny. Także firmy na to muszą być przygotowane, bo wymagania są bardzo restrykcyjne w zakresie bezpieczeństwa, ochrony kontroli jakości, ale szanse są i firmy sobie z tego zdają sprawę. Czyli tak naprawdę trzeba też chyba firmom troszeczkę i polskiemu biznesowi uświadomić, że i jednak na początek też będą musiały ponieść pewne koszty związane z przygotowaniami, prawda? Zdecydowanie. Myślę, że taka świadomość rośnie. Ja główną jakby głównym problemem był sceptycyzm, czy ten projekt będzie realizowany. Przynajmniej myśmy organizowali szereg wydarzeń, czy to sami, czy z ministerstwem, czy w różnych innych konfiguracjach i praktycznie od pięciu lat o tym mówimy i widzę, że, że ta krzywa jakby aprobaty rośnie, czyli aprobaty, czyli tego, że ten projekt będzie zrealizowany, konsensusu co do tego. Także tutaj jestem bardzo dużym optymistą. To ja mam nadzieję, że ten optymizm pana sprawdzi się w praktyce i ja też nabrałam większego optymizmu. Dziękuję bardzo Agnieszka Łakoma. Moim państwa gościem był Bogdan Pilch, dyrektor Biura Izby Gospodarczej i Energetyki i Ochrony Środowiska. Dziękuję pięknie.